Nasz dzień pracy dobiega końca. Schodzimy. Andrzej, jak co dnia, postanawia zostać chwilę dłużej. Idzie na jeden z filarów dżebla, zwany przez nas Senenmutem. Nadaliśmy mu imię zaufanego dworzanina Hatszepsut, ministra, kanclerza i generalnego architekta państwa. To w dużej mierze dzięki niemu Hatszepsut zasiadła na tronie Egiptu. Był jej kochankiem, opoką i podporą w trudnych chwilach. Nawet po śmierci, górując nad jej świątynią, nie pozostawia swojej królowej osamotnionej. Andrzej siada, wpatrując się w horyzont na skraju, którego górują świątynie Karnaku i Luksoru. Horyzont Amenhotepa. Opuszczając głowę, zaczyna się modlić. Nie trudno zgadnąć, o czym rozmawia z Bogiem. Wracając do bazy, mijamy niewielką wieś górna. To słynna na cały świat wioska złodziei grobowców królewskich. W pierwszym wieku przed naszą erą Diodor określił ich mianem troglodytów. W swym przekazie pozostawił dokładny opis owych mieszkańców jaskiń. To określenie bardzo szybko przylgnęło do zamieszkujących starożytne tebańskie grobowce mieszkańców wsi górna. Zwłaszcza, że było niesłychanie trafne. Wieśniacy mieszkali bowiem w grobowcach, które już dawno zostały otwarte. Większe sale dzielili ziemnymi ściankami, tworząc izby zarówno dla siebie, jak też dla krów, kóz, baranów, bawołów i kur. Podróżnicy, którzy w XIX wieku dotarli do Teb i mieli okazję skorzystać z noclegu górnami, opisywali życie, jakie toczyło się w tych oryginalnych domostwach. Kolacje na przykład pieczono na niewielkim ogniu w piecyku opalanym kawałkami starożytnych trumien, a niekiedy kośćmi mumii. W salonach siedziało się pośród fragmentów kości, gdzie ręce, stopy czy czaszki walały się wszędzie. Przez wiele lat górnawi odmawiali uznania władzy egipskiego rządu. Zazdrośnie strzegli swego monopolu, jakim była doskonała znajomość usianego zabytkami terenu, zwłaszcza grobowców. Rozkwit i złoty wiek mieszkańców górna nastał w XIX wieku, gdy po wyprawie Napoleona do Egiptu opublikowano pierwsze prace poświęcone starożytności. Zapotrzebowanie na zabytki wzrosło niesłychanie, a dochody wieśniaków niebotycznie. Z biegiem czasu wieśniacy zaczęli wznosić na zboczu dżebla domy z cegły mułowej, lecz wbrew pozorom wcale nie oddalali się zbytnio od źródła swego utrzymania. Wystarczyło przebić w podłodze kuchni dziurę, aby z dużym prawdopodobieństwem znaleźć się we wnętrzu starożytnego grobu. Dzisiaj życie mieszkańców górna zmieniło się znacznie, a nielegalny handel zabytkami zanikł, choć niewykluczone, że nie do końca. Kilka lat temu egipski rząd podjął decyzję o wyburzeniu starych domostw posadowionych na zboczu tebańskiego dżebla. Budynki jeden po drugim powoli znikają. Znika też historia i legenda tego niezwykłego miejsca, tak bardzo związana z powstaniem nauki o kulturze i sztuce starożytnego Egiptu. Być może oglądamy jedne z ostatnich zdjęć filmowych tej niezwykłej wsi. Być może też spoglądamy na miejsce, w którym żyją potomkowie złodzieja, który przed wieloma wiekami obrabował grobowiec Amenhotepa I, pozostawiając na półce skalnej fragment sztyletu odnaleziony przez misję Andrzeja. Być może... W pokoju na zachód, o Panie nasz, idź w pokoju. Ujrzymy się znowu, gdy dzień wieczności nadejdzie, albowiem idziesz do kraju, który łączy ze sobą wszystkich ludzi. O wy, żyjący na ziemi, którzy tędy przechodzić będziecie, jeżeli wam życie miłe, a śmierć obrzydła, jeżeli pragniecie, ażeby dostojeństwa wasze przeszły na wasze potomstwo, odmawiajcie tę modlitwę za pochowanym tu nieboszczykiem.